I my, nauczyciele, jesteśmy od tego, aby możliwie jak najdosadniej zwracać studentom uwagę na to, czego nie wolno. Więc nie mówię, że jesteśmy w stanie znajdować same filmy, w których brzydkich słów, wulgaryzmów by nie było. To jest oczywiście niemożliwe. Natomiast jeżeli mamy coś do wyboru, to na przykład, nie wiem, niekoniecznie musimy puścić studentom film taki jak Ladies, tak? Ja bardzo lubię ten film, oczywiście chętnie go oglądałam, oglądałam go kilkakrotnie, natomiast niekoniecznie chciałabym go puścić swoim studentom, dlatego że jest to film, w którym przeklina się bardzo dużo, przeklina się niemotywowanie, no i w związku z tym nie widzę powodu, dla którego ja na lekcji miałabym ze studentami oglądać taki film, który no właśnie jest niemalże słowniczkiem, tak? Studenci mogliby siedzieć z zeszytem i wynotowywać słowa, a jeśli ja jestem tego świadkiem, to znaczy, że ja poniekąd sankcjonuję używanie takich słów. Drugim aspektem, który no właśnie chciałabym bardzo, żeby Państwo zwracali na niego uwagę, to jest coś, co ja nazywam, wypaczaniem elementów kulturowych i socjologicznych. Mam tu na myśli takie filmy, no właśnie, część z Państwa pewnie przyglądając się zdjęciom, jest w stanie rozpoznać filmy, które tu mamy. Mamy tutaj fotografie z filmu Miś, fotografie z filmu Wesele, Boże, Dom Zły, przepraszam, fotografie z filmu Wesele, tak, i fotografie z filmu Rejs. Wypaczanie elementów kulturowych i socjologicznych to jest coś, na co często nie zwracamy uwagi, ponieważ my Polacy bardzo sobie cenimy takie satyryczne podejście do własnej rzeczywistości, mentalności, do własnego kraju. Takie filmy właśnie jak na przykład filmy Wojtka Smarzowskiego odnoszą w Polsce bardzo duże sukcesy, cieszą się bardzo dużą popularnością. No i teraz pytanie, czy nie warto czasem przed puszczeniem takiego filmu zastanowić się, tak, widzę, że tutaj ktoś pisze, studenci najczęściej pytają o filmy współczesne, ja bardzo duży nacisk chciałabym położyć na to, żeby Państwo puszczali studentom nowe filmy. Ja wiem, że Popiół i Diament, ja wiem, że Kanał, ja wiem, że jest mnóstwo starych, ważnych filmów, natomiast nasi studenci są młodzi, no i niestety świat się zmienił, warto stawiać na współczesne kino, tylko no właśnie wybierajmy w nim dobrze i mądrze. No i teraz pytanie takie, na pewno część z Państwa miało takie doświadczenie, że puszczaliście studentom filmy Wojtka Smarzowskiego. No i teraz oczywiście zgeneralizuję, nie twierdzę, że nie znajdziemy takiej grupy studentów czy takich ludzi, którym film Wesele czy film Dom Zły strasznie by się podobał. Na pewno z takimi studentami się spotkamy. Natomiast generalnie, jeżeli zrobią Państwo taki eksperyment i puszczą Państwo swoim studentom takie filmy, to zapytani ci studenci po filmie, o czym to było, odpowiedzą Państwu, nie wiem o niczym, o jakichś facetach, którzy pili wódkę. No i teraz pytanie właśnie, zanim wybierzemy film, warto byłoby się zastanowić, czy aby na pewno w tym filmie obraz Polski i Polaków jest taki, który chcielibyśmy utrwalać, umacniać w swoich uczniach. Ja tutaj na sekundę się zatrzymam tylko, bo tutaj ktoś pyta o propozycje dla dzieci i nastolatków, pewnie część z Państwa to interesuje, o tym nie będzie mowy, bo to byłby temat na osobne webinarium, tutaj pojawia się tytuł Magiczne drzewo, ja szybko jeszcze tylko dorzucam Za niebieskimi drzwiami, Tarapaty, Klub Włócz Kijów, no właśnie, Tarapaty bardzo fajne i jeszcze kilka filmów, ale to właśnie, to byłby temat na osobne spotkanie. Czyli jedna rzecz to wypaczanie tych elementów, druga rzecz to te tak zwane kultowe komedie o PRL-u, które my Polacy bardzo sobie cenimy, chętnie je oglądamy, chętnie ciągle się z nich śmiejemy, natomiast proszę pamiętać o tym, że nasi studenci, podobnie zresztą jak polska młodzież, miałoby duży problem, będą mieli duży problem w zrozumieniu tych filmów. To właśnie ktoś tu rzuca hasło, są kultowe tylko dla nas. No właśnie, pamiętajmy o tym, są kultowe tylko dla nas, dla
naszych studentów są w dużej mierze niezrozumiałe, dla naszych dzieci również już są niezrozumiałe, w związku z czym, no właśnie, nie pakujmy się w to, tak, potocznie mówiąc, bo po co? Po pierwsze zniechęcimy, po drugie proszę pamiętać jedną rzecz, to co Państwo uważają za elementy komediowe tych filmów, Państwa studenci czy też Państwa dzieci, bo tu widzę, że ktoś pisze o oglądaniu z synem, potraktują na poważnie, w związku z czym no właśnie, bez sensu, tak? To jest obraz, którego nie chcemy tworzyć, nie chcemy tłumaczyć, zwracajmy na to bardzo dużą uwagę. No i jakby taka ostatnia rzecz, na którą właśnie wypada nam zwrócić uwagę, zaraz będziemy mówić jeszcze o elementach tabu w kinie, natomiast proszę zobaczyć, że ja na ostatnim miejscu tak jakby stawiam tak zwaną jakość artystyczną dzieła. Co mam na myśli? Nie mam na myśli oczywiście tego, żeby Państwo nie puszczali studentom filmów mądrych, filmów ważnych, filmów cenionych, filmów nagradzanych, tak? Nie mówię, nie puszczajmy studentom Zimnej Wojny, nie puszczajmy im Idy i tak dalej, i tak dalej. To są filmy trudne, wbrew pozorom. Natomiast weźmy pod uwagę to, że osoby, które uczymy, nie zawsze chcą być z zamiłowania filmoznawcami, nie zawsze lubią filmy. Mnie się zdarzają studenci, którzy mówią, ja nie oglądam filmów, nie lubię oglądać filmów, w związku z czym dla takiego studenta zakładam, że zajęcia ze mną są trochę katorgą, bo oglądać musi, więc właśnie weźmy pod uwagę też takie osoby, które nie są koleserami kina artystycznego, nie wybierają wyłącznie kina przez duże A, tylko lubią rozrywkę. Jeśli chodzi o polskie kino, tak. Część rozrywkowa jest czasem trudna do odnalezienia, ale jak się dobrze rozejrzymy, to sobie z tym poradzimy. No i tutaj właśnie porównanie tak czterech ciężarowo różnych tytułów. Tak, z jednej strony Przypadek i Essential Killing, które są filmami koszmarnie trudnymi, oczywiście mądrymi, oczywiście ważnymi. Natomiast przyznam, że moje eksperymenty z puszczaniem studentom Essential Killing no, były dość zabawne. Moje pytania, które zadawali mi potem studenci, łącznie z pytaniem, ale dlaczego nam pani to puściła, było ich wiele. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że czasami może lepiej dla naszych potrzeb jest im puścić komedię romantyczną, jest puścić, nie wiem, też oczywiście wybierzmy no, taką ciut mądrzejszą, bo są i głupsze, i mądrzejsze. Czasem warto puścić Listy do M, czasem warto puścić Planetę Singli, która dotyka współczesnego świata, czasem warto, nie wiem, zwrócić uwagę na takie filmy jak Jestem Bogiem, współczesne kino, takie to najnowsze, czyli tak, czyli Bogowie, czyli Najlepszy i tak dalej, zwróćmy uwagę na takie filmy, które zainteresują naszych studentów, które pozwolą studentom obejrzeć film o tym, co lubią, co ich ciekawi, co będzie do nich przemawiało. Tutaj ktoś mówi, Listy DM są zwykle bardzo dobrze przyjmowane, tak, to prawda, bardzo dobrze też, proszę Państwa, sprawdza się Planeta Singli. Ona też bardzo dobrze działa na studiach. No i teraz drugi przykład, który tutaj chciałam Państwu pokazać, który jest dla mnie takim koronnym przykładem tego, że no właśnie nie zawsze trzeba i nie mówię, że nie warto, warto wszystko robić w życiu, nie zawsze trzeba stawiać na kino takie ciężko artystyczne, właśnie to kino przez duże A. Mają tu Państwo przykład filmu Jutro idziemy do kina, pewnie część z Państwa ten film zna, bo to film, który często jest wyświetlany w telewizji. No i teraz właśnie, potrzebuję moim studentom puścić film o II wojnie światowej. Mam do wyboru Jutro idziemy do kina, mam do wyboru Kanał, w ostatnim czasie mam też do wyboru Miasto 44, które czy się Państwu podoba, czy nie, młodym ludziom podoba się najczęściej bardzo i zdecydowanie lubią ten film. Natomiast właśnie chciałam zwrócić Państwu uwagę na film Jutro idziemy do kina, który jest świetnym filmem dla ludzi młodych, dla ludzi w wieku studenckim, ale i też trochę starszych, bo jest filmem
No właśnie, zdecydowanie prostszym niż to ciężkie, artystyczne polskie kino o II wojnie światowej. I na dodatek jest filmem, z którym nasi studenci, z którego bohaterami nasi studenci, jeżeli są młodymi ludźmi, mogą się zidentyfikować. I na to też, proszę Państwa, zwracajmy ogromną uwagę. Jeżeli mam studentów, 20-latków, to zdecydowanie bardziej będzie odpowiadał im film o chłopakach w filmie Jutro idziemy do kina, którzy właśnie zdali maturę, borykają się z pierwszymi zawodami miłosnymi i wtedy wybucha II wojna światowa, niż film o ludziach, którzy są dorośli, mają zupełnie inne problemy niż oni. O tym pamiętajmy, identyfikacja z bohaterem, kiedy oglądamy film, zawsze jest bardzo ważna. To wiedzą Państwo sami doskonale z własnych doświadczeń oglądania filmów w ogóle. Jeśli Państwo nie są w stanie znaleźć nici porozumienia z bohaterem, film się Państwu po prostu nie będzie podobał, tak? I traktujmy naszych studentów też jak takich zwykłych widzów, których no właśnie chcemy zachęcić do oglądania, a niekoniecznie wręcz odwrotnie od filmu ich odepchnąć. No i teraz ostatnia rzecz, która jest rzeczą niezwykle ważną w uczeniu cudzoziemców i to właściwie nie ma znaczenia, jakiego języka uczymy, ważne, że uczymy przedstawicieli obcej kultury, to jest zwrócenie uwagi na tak zwane zagadnienia tabu, które istnieją w każdej kulturze, wiemy o tym doskonale. I tutaj, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na to, że tabu, o ile ma dość takie długie i stabilne trwanie w tak zwanym codziennym życiu, to znaczy te granice tabu w danych kulturach przesuwają się raczej powoli i opornie, to jeśli chodzi o media i kino, co wszyscy doskonale wiemy, one przesuwają się bardzo, bardzo szybko. To, co jest albo nie jest tabu, zmienia się właściwie z dnia na dzień. W związku z czym, no właśnie, znowu, uczymy przedstawicieli obcych kultur, zwracajmy zatem uwagę na to, co im będzie lub nie będzie odpowiadało w tym, co im pokazujemy. No i teraz, zanim powiemy sobie, jakie to elementy mogą być, tutaj właśnie ta ankieta, o której Państwu mówiłam, ja tę ankietę od czasu do czasu, tak, to wszystko zależy od tego, na jakich zajęciach, przeprowadzam czasem ze studentami, bo przeprowadzam ją też ze studentami studiów podyplomowych, tutaj kilka osób takich jest, więc może i nawet tacy, którzy tę ankietę pisali, ponieważ warto samemu sobie uświadomić najpierw, jakie sfery mogą być sferami tabu. My się, proszę Państwa, nad tym jakoś specjalnie na co dzień nie zastanawiamy, ale no właśnie, w różnych kulturach te sfery są bardzo, bardzo różne. Proszę spróbować zapytać Polaka, ile zarabia. To jest sfera ogromnego tabu w Polsce, pieniądze, to jest bardzo trudny temat. Proszę spróbować zapytać Polaka, czy chodzi do psychologa albo do psychoanalityka. No, to temat bardzo trudny. Te same dwa pytania zadane na przykład mieszkańcowi Stanów Zjednoczonych nie nastręczą mu żadnych trudności w odpowiedzi, tak? Ponieważ odpowiedź na oba te pytania jest prosta, oczywista i nie ma powodu, aby w jakikolwiek sposób ukrywać czy jedno, czy drugie, tak? Więc właśnie może zanim sięgniemy po tematy trudne, a teraz właśnie może ważna rzecz do powiedzenia przed tym, zanim zaczniemy mówić o tabu. Nie chodzi o to, w tym, co będę Państwu za moment pokazywać, abyśmy próbowali eliminować całkowicie tematy trudne i tematy tabu z filmów, które pokazujemy naszym studentom. Po pierwsze, jest to fizycznie niemożliwe, po drugie, nie jesteśmy cenzorami, po trzecie, katalog tak zwanych tematów trudnych to też rzeczy, o których nasi studenci muszą umieć mówić w języku obcym, więc my, nauczyciele, musimy dać im narzędzia do rozmowy na te tematy, tak? No więc właśnie, spróbujmy najpierw spróbować uświadomić sobie, jakie te tematy tabu być mogą. Tutaj druga część jeszcze tej ankiety. No i wtedy właśnie zupełnie inaczej będzie nam się przygotowywało do zajęć ze studentami, zupełnie inaczej będzie nam się z nimi rozmawiało. Są oczywiście takie kultury i takie elementy, które no nigdy się nie zgrają, tak? Które będziemy musieli, że tak powiem, ocenzurować, będziemy musieli wybrać inny film, bo puszczenie tego filmu no, będzie fizycznie niewykonalne. Są jednak takie rzeczy,
które ze świadomością tego, że będą trudne czy kontrowersyjne, puścić możemy, bo licząc na to, że wywołamy dyskusję, licząc na to, że no właśnie pojawi nam się jakiś fajny problem leksykalny, językowy, natomiast uczulam Państwa na jedną rzecz i o to proszę, błagam i mam nadzieję, że Państwo to robią, a jeśli nie, to bardzo proszę, żeby to robić. Proszę nigdy, nigdy, przenigdy nie puszczać studentom filmu, którego sami Państwo wcześniej nie obejrzeli. I kiedy mówię wcześniej nie obejrzeli, to nie mam na myśli ani miesiąc wcześniej, ani pół roku wcześniej. Proszę sobie ten film odświeżyć. Warto. Znam co najmniej kilkanaście przykładów z życia, w których osobie puszczającej film wydawało się, że świetnie pamięta, bo widziała ten film wiele razy, no i podczas projekcji okazywało się, że jest tam element, który wyleciał jej z głowy, o którym zapomniała i który sprawił na zajęciach dość dużą trudność. A o wszystkim na zajęciach jesteśmy w stanie porozmawiać, każdą też trudną i kontrowersyjną sytuację jesteśmy w stanie załagodzić, pod warunkiem, że jesteśmy na to przygotowani. O, tutaj właśnie Pani pisze, że tak miała. No właśnie, do Pani Doroty mówię, proszę więcej tak nie robić, żeby nie doprowadzić sobie do takiej sytuacji. No i teraz tak, żeby no właśnie zmierzyć się z tymi tematami tabu, żeby zmierzyć się z tymi polami tabuizowanymi, warto zadać sobie przed wyborem filmu kilka pytań. Kto ogląda mój film? Ważny jest dla nas wiek naszego widza, tak? Ważna jest bardzo płeć tego naszego widza. Niemalże najważniejszy jest krąg kulturowy, z którego pochodzi, czyli sposób, w jaki został wychowany, czyli właściwie religia, z której się wywodzi. No i tutaj nie muszę Państwu tłumaczyć, na czym polegają problemy, ale proszę zwrócić uwagę, ważne są też zainteresowania tego naszego studenta. Oczywiście czasem, ten ostatni punkt jest taki, no czasem to wiemy, czasem tego nie wiemy. Zresztą nigdy nie będziemy znali swoich studentów tak dobrze, jak nam się wydaje i tak naprawdę temat czy problem kontrowersyjny wyniknąć może nawet z taką grupą, którą wydaje nam się, że znamy świetnie i wszystko o nich wiemy, sama tak miałam. No i teraz, no właśnie, zwracając uwagę na te wszystkie poszczególne elementy, jakie mogą być te pola, w których no właśnie, które możemy odczytywać jako te pola tabuizowane. Na pewno w pierwszej kolejności będzie to przemoc. No i tutaj pewnie Państwo to wiedzą, nie wiem, czy Państwo tego doświadczają na własnej skórze, natomiast badania wskazują, że przemoc wobec dorosłych nie robi już dzisiaj na nas żadnego wrażenia. Wrażenie robi na nas tylko przemoc wobec dzieci i wobec zwierząt. Jest to oczywiście spowodowane tym, co na co dzień oglądamy w wiadomościach, filmami z różnych katastrof i tragedii, które pojawiają się w internecie, czy które no właśnie pojawiają się raz na jakiś czas nawet w wiadomościach telewizyjnych. My cierpimy na taką no, dość dziwną znieczulicę, która powoduje, że scena musi być już bardzo, bardzo, bardzo drastyczna, żeby nas wzruszyła, żeby nas poruszyła, żeby no właśnie wzbudziła w nas jakieś takie większe emocje. No mówię, chyba że dotyczy to dzieci i zwierząt, to wtedy jest zdecydowanie inaczej. To jest takie pierwsze pole, które no właśnie powinniśmy zwrócić na nie uwagę. Tak jak przy tamtych punktach, o których Państwu mówiłam, znowu zakładamy taką sytuację, że mamy do wyboru kilka filmów, spróbujmy wybrać taki, który stworzy nam najmniej problemów i który najlepiej będzie się oglądało naszym studentom. Drugim problemem, tu ktoś o tym pisał, no właśnie tu się pojawiło słowo seks, jest tak zwany katalog tematów erotycznych, no i tutaj znowu podobnie jak bardzo trudno będzie nam znaleźć polski film bez wulgaryzmów, niemal równie trudno będzie nam znaleźć polski film bez tak zwanych scen rozbieranych. No i teraz spróbujmy wybrać taki film, który no właśnie nie sprawi dyskomfortu naszym studentom. Proszę pamiętać, że są takie religie na świecie, które w ogóle zabraniają oglądania takich rzeczy. Znam też taką historię z życia wykładowcy poza granicami,
który puścił polski film, no i studenci po prostu wstali i wyszli, ponieważ nie przemyślał tego pod tym kątem, że jest to kraj, w którym zamężnym kobietom nie wolno oglądać scen erotycznych. Już nie mówię o tym, że pamiętajmy, grupy są bardzo często mieszane, w związku z czym, no właśnie, przedstawiciele tej religii, kobiety z mężczyznami w jednym pomieszczeniu nie mogą właśnie robić pewnych rzeczy, nie mogą patrzeć na pewne rzeczy, więc na to zwracajmy uwagę, bo to akurat może być rzeczywiście dosyć duży problem. Tutaj znowu taki przykład studentki z Kazachstanu, dwie dziewczyny, które pisały w Polsce prace magisterskie, bo studiowały tutaj na studiach magisterskich, no i obroniły pracę. Promotor obu zadał prace dotyczące tematów związanych z homoseksualizmem w literaturze. One napisały te prace, napisały je bardzo dobrze je obroniły, natomiast wyjeżdżając zwierzyły nam się po cichu, że nigdy w życiu nie będą się mogły przyznać w domu, o czym napisały pracę magisterską, będą musiały wymyślić jakiś inny temat, ponieważ gdyby tata, mama dowiedzieli się, o czym była praca magisterska, no to no, byłaby masakra, tak, potocznie mówiąc. Więc zwracajmy na to uwagę, no właśnie, może niekoniecznie musimy naszym studentom taki dyskomfort tworzyć. Pamiętajmy, że są kraje, w których, no właśnie, tematy takie, tutaj ktoś przedziwne kazaszki, no może nie dziwne, to było dość dawno temu, a poza tym każdy ma swoją sytuację życiową, więc tutaj nie oceniamy. No właśnie, tutaj pani też pisze, że też jej się zdarzyła taka sytuacja, że ktoś wyszedł z sali. No i właśnie, i teraz oprę się na przykładzie homoseksualizmu, tak, bo to może będzie najłatwiejsze, tym bardziej, że temat jest akurat w Polsce dosyć na czasie. Proszę pamiętać, że istnieją takie kraje, w których ten temat na przykład w ogóle nie istnieje. Jeśli sięgną Państwo po taką bardzo ciekawą zresztą książkę Za rękę z Koreańczykiem, jeśli kogoś z Państwa ta kultura interesuje, to bardzo serdecznie polecam. No to właśnie, jest tam między innymi rozdział o tym, ja też to wiem z rozmów z moimi studentami, tutaj powołuję się na książkę, ale wiem to też z życia codziennego. Korea jest na przykład takim krajem, gdzie ten temat jakby w ogóle nie istnieje, tak? W ogóle o tym się nie mówi, no więc Za rękę z Koreańczykiem, powtarzam tytuł książki, bo ktoś tu prosi. No więc, no właśnie, więc na przykład dla przedstawicieli tego narodu oglądanie filmu o takiej tematyce, czy zawierającego takie elementy mogą być trudne. Pamiętajmy, że są takie kraje, w których w ogóle nie można mówić o takich tematach. Znowu, oczywiście nie mówię Państwu, żeby się Państwo bawili w cenzorów. Musimy naszych studentów uczyć, edukować, pokazywać im świat, uczyć ich mówić o różnych tematach, natomiast nie jesteśmy też od tego, żeby sprawiać im dyskomfort, żeby robić im przykrość, żeby ich stawiać w sytuacjach, które będą dla nich niekomfortowe. Kolejnym elementem, bo jeszcze dwa takie elementy tabu mamy, są z całą pewnością stereotypy i tutaj znowu pozwolę sobie wrócić do studentów z Kazachstanu. Lata temu, kiedy modny był film Borat, który Państwo pewnie znają, a który to film, jak się domyślamy wszyscy, którzy wiemy o czym jest, nie był wyświetlany w Kazachstanie. Też mieliśmy grupę studentek właśnie z Kazachstanu, które przyjechały do Polski i po kilku dniach przyszły do nas do pokoju lektorów, no i mówią do nas tak: słuchajcie, czy możecie nam powiedzieć, o co chodzi, bo wszyscy się nas pytają, czy u nas jest tak jak w Boracie, czy u nas to tak wygląda. Ci z Państwa, którzy widzieli film, no doskonale wiedzą, jak się film zaczyna i że ten początek jest absolutnie skandaliczny. No myśmy im powiedzieli mniej więcej, o co chodzi, one poszły do domu, film obejrzały, skończyło się płaczem, w związku z czym właśnie warto zwracać też uwagę na stereotypy. Polecam Państwu w ogóle na zajęcia z języka polskiego jako obcego temat stereotypów, który oczywiście trzeba poprzedzić odpowiednim takim wprowadzeniem, że nikt się dzisiaj na nikogo nie obraża, tak, że właśnie tutaj wszystko traktujemy jak żart. Natomiast w ogóle jest to bardzo, bardzo fajny temat.
żeby właśnie pobawić się ze studentami. Tutaj, no właśnie, a propos stereotypów Kazachstanu, Kazachstan, który no właśnie był kojarzony wtedy przez wiele osób jako bardzo biedny kraj z takimi rozpadającymi się chatkami, które do dzisiaj, jeśli Państwo zwrócą uwagę na reportaże, na przykład w Wiadomościach i Faktach z Kazachstanu, jest tak pokazywany na przykład w polskiej telewizji, no to jest kraj, który wygląda w taki sposób, jaki widzą Państwo na zdjęciach. Tutaj ktoś pyta o polityczne elementy, ale nie wiem jakie, szczerze mówiąc. Jeśli Pani Agnieszka coś więcej napisze, to ja chętnie odpowiem, chyba że Państwo tam jakąś dyskusję między sobą prowadzą. No więc ja idę dalej, tak? No i więc to jest właśnie, to jest też coś takiego, na co zwrócić uwagę warto. No i ostatnia rzecz, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale powinniśmy mieć jej świadomość, to jest coś, co ja nazywam prywatnością, też, chodzi o film W pustyni w puszczy, okej. To jest coś, co ja nazywam prywatnością, czyli taką sferą intymną, czyli na przykład mówieniem o ciężkich chorobach, o śmierci. No tutaj niczego nie przewidzimy. Tak, tutaj możemy zostać zaskoczeni sytuacją, w której no właśnie ktoś poczuje się niekomfortowo, ktoś wyjdzie z sali, ktoś się rozpłacze, bo w jego życiu niedawno, dawno zdarzyło się coś, co no właśnie film jakoś tam boleśnie poruszył. Tutaj, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, jednak miejmy na uwadze, że coś takiego ewentualnie może się wydarzyć. Taka sytuacja może zresztą wydarzyć się na niemal każdych zajęciach. Tutaj znam taką sytuację z lekcji języka polskiego, że nauczycielka zapytała studenta o to, jak ma na imię jego mama. Okazało się, że mama niestety niedawno zmarła, no i student z płaczem wybiegł z sali, więc nawet na zupełnie zwykłych zajęciach dotyczących tematu rodzina, no właśnie taka sytuacja niekomfortowa może się zdarzyć, ale właśnie znowu, warto mieć to na uwadze, że ciężkie choroby, czy tego typu tematy pojawiające się w filmach, no trzeba gdzieś tam z tyłu głowy mieć, bo trzeba wiedzieć, że no właśnie ale jakaś taka sytuacja może nastąpić. No i ostatnim tematem, gdzieś pojawiły się wcześniej, pojawił się tytuł Katyń, jakiś tam jeszcze drugi film związany z historią. No, puszczać, nie puszczać, trudno powiedzieć, trzeba trochę znać swoich studentów, trzeba wiedzieć znowu, kto siedzi na sali, jakie ma podejście do świata, natomiast no właśnie, jest ten taki zestaw, tak, polskich filmów, które dotykają takich tematów, którymi no, obchodzić należy się ostrożnie w odpowiednim towarzystwie i może czasem warto się zastanowić, czy aby na pewno ten, a nie inny film chcemy naszym studentom puścić. No tutaj znowu wymagałoby to osobnego spotkania, żebyśmy te wszystkie filmy omówili, ale to właśnie, to wymagałoby osobnej godziny omówienia. Ktoś pyta o Plac Zbawiciela, ja puszczałam Plac Zbawiciela moim studentom, film się bardzo podoba, przy czym no proszę pamiętać, że jest to film potwornie smutny, potwornie depresyjny i ciężki, no więc to znowu jakby zależy po co nam ten film jest. Tutaj właśnie taka kluczowa rzecz, tak samo jak realizując każde zagadnienie na zajęciach, jak wchodząc na zajęcie o dopełniaczu, pytają Państwo się samych, po co to robię, tak samo kiedy wybieramy film, warto się samych zapytać, po co chcę